Ech, nagadałem się przed chwilą, a nie włączyłem nagrywania, no. Także muszę się powtarzać, bo na szczęście długo nie gadałem, może ze 3 minuty. No, także no nie chcę tutaj zbyt pochopnie oceny wystawiać, jeszcze nie porównując go z innymi. Bo w tym pomieszczeniu mi się nie... No, mało który sprzęt mi się podoba, bo za bardzo echo bije i na nagraniu też to brzmi beznadziejnie, ale już nawet w tym pomieszczeniu, słuchając, mogę stwierdzić, że ten sprzęt jest, kurczę, jak na boomboxa, no bo PM22 nadal go trochę mocowo pokonuje i wszystkich tonów ma trochę więcej, no ale PM22 to już jest wieża. Też nie brzmi idealnie. PM22 ma trochę zbyt też zimny dźwięk, coś takiego porównywałbym do DT-75 albo bardziej Kondora, znaczy raczej bardziej do Kondora PM22, tylko że PM22 jest o wiele mocniejsza i nie wpada w przestery tak jak Kondor. Ale to tutaj to jest mój najlepszy boombox, taki no cyfrowy, no bo to nie ma magnetofonu, od słuchania kaset to mam, wiecie jakie magnetofony lubię, DT-75 oczywiście jest najlepszym kaseciakiem. Najlepiej gra, potrafi z nawet przeciętnej kasety wykrzesać taki dźwięk, że brzmi jak ze źródła cyfrowego. Wszystkie inne magnetofony brzmią trochę tak brudno, jak na przykład Sanwa czy Senator, ale i tak lubię ich dźwięk, bo taki brudny, ciężki dźwięk, ale ma swój mega klimat i lubię strasznie Sanwę i Senatora, ale to tutaj to jest no inna klasa dźwięku, to już jest... No to już jest czystość, to już jest pełna stabilizacja, na maksa dajesz, tutaj nic nie dudni, nic nie charczy, nic nie rzęzi. Jest czyściutki, krystaliczny dźwięk. To coś mogę porównywać jedynie z A2 i to tylko ze źródeł zewnętrznych, no z AUXa i z radia, bo magnetofon od początku mówiłem, że w A2 jest trochę... Coś z nim nie tak, coś on tam nie domaga, basowo nie domaga, bo sopranowo jest świetny, od tego też będzie lepszy sopranowo, ale no A2 ma taką wadę, że no w sumie to nie, no on będzie na pewno bardzo porównywalny do tego, pomijając magnetofon, bo magnetofon na pewno zabrzmi gorzej basowo, ale całą resztę będziemy porównywać. Ale mimo wszystko i tak wszystko poniżej i Philips D8614 i DT75 i ED90 będą grały od niego gorzej, bo no ED90 ma trochę mniej sopranu, basowo jest bardzo ładny, mocny, ale nie ma takiego sopranu jak to i to jest ujma dla ED90, nie ma aż tak bardzo mało tego sopranu, ale to ma na pewno ładniejszy sopran. To ma w ogóle zaskakująco dobry sopran jak na boomboxa i też jeszcze takiego typu, taki obły wielki, bo one wszystkie, które znam, mają niedobór sopranów, zawsze miały nacisk na mocny bas, soprany dosyć słabe. No jak wiadomo, tylko przy maksymalnej głośności tam soprany dopiero się dobrze wybrzmiewają, także wszystkie te moje poprzednie okrągłe boomboxy wielkie tylko na maksymalnej głośności brzmią dobrze, także no można je tylko słuchać jako takich sprzętów imprezowych, bo po cichu one już brzmią słabo, a to brzmi świetnie i na maksymalnej głośności i po cichu. Także no co, ED90 nie domaga sopranowo, no i trochę tak bardziej zalewa tym dźwiękiem. No ale no w sumie dobry jest ED90, no. DT75 jest lepszy pod względem sopranów, ale właśnie basem nie domaga. Dlatego jest gorszy od tego, to ma wszystkie tony najlepiej zrównoważone. Świetny bas, świetny sopran, piękne stereo, efekt 3D fantastyczny, naprawdę robi to wrażenie. No czego jeszcze nie porównywałem? No Kondor ten CR9000, no on będzie też na pewno porównywalny, ale podejrzewam, że też będzie słabszy, na pewno będzie słabszy od tego. To jest mocniejsze od tego wielkiego Kondora CR9000. Philips D8614 gra dosyć mocno, soprany ma ładne, ale taki trochę plastikowy wydźwięk i tak już podchodzi pod te starodawne klasyki w stylu Sanwy, Senator, to brzmi dobrze, fajnie się tego słucha na kasetach, klasycznie tak brzmi, no ale
to brzmi nowocześniej, to brzmi ładniej po prostu. Dlatego D8614 też wymienka przy tym, chociaż mocowo być może mu dorównuje, ale to na pewno zagra głośniej i stabilniej. Bo to jest jak DT75, a nawet lepiej. Można dać na maksa, nic nie traci. Jest czyściutko, pięknie, ale to jest też konstrukcja, bo te subwoofery po bokach, głośniki szerokopasmowe z przodu, no to robi robotę. Sam wydźwięk basu dzięki tym subwooferom to powoduje to, że to nie ma żadnych przesterów, żadnych zniekształceń, bo tutaj zupełnie inna konstrukcja tych subwooferów niż w tych starych, klasycznych magnetofonach. Także tutaj są basy niezawodne. Z czym jeszcze można było porównać? No nic innego. No, to pokonają tylko wieże. PM22 nieznacznie. No Harman też basowo pokona, ale jakościowo to już wątpię trochę. To ma na pewno lepsze stereo od Harmana, lepszy efekt 3D. Ten dźwięk naprawdę pięknie się rozlewa. Dziś go brałem na dwór, na zewnątrz. Na 10 metrów słychać, jak pięknie on się rozlewa, ta stereofonia, fantastycznie. Tym bardziej w plenerach, jak byłem na dworze z tym, to efekt 3D, on tak się nie rozlewa jak tutaj w pomieszczeniu, tylko na zewnątrz on się sprawdza super, ten efekt 3D. Także no super, stereofonią to mu nic nie podskoczy i tym efektem 3D. Ani ED90, chociaż on też ma bardzo fajne efekty stereofoniczne. Ten Specializer tam też robi dobrą robotę, ale zdaje mi się, że to gra lepiej. No ale jeszcze będę porównywał. Kuba na razie robi tego ED90, także na pewno będziemy porównywać, ale już wiem, że to sopranowo zagra ładniej od ED90. No i z czym? No jak macie jakieś pomysły, z czym można by go porównać, to piszcie, bo ja go porównałem ze wszystkim, co najlepsze. I to nie ma żadnych wad. Nie ma żadnych zastrzeżeń. Dla mnie to jest idealne. Kończy się utworek. A jeszcze w sumie kończy się, kurczę. Bo też był świetny utworek. Ale i tak tutaj jest bez sensu słuchanie, bo no straszne echo bije. Ale no jeszcze dam wam posłuchać na koniec trochę, ale już śmiało mogę powiedzieć tak jeszcze raz, pewnie już to na początku mówiłem w podsumowaniu, że to jest mój najlepszy funkcyjnie i dźwiękowo boombox, który nie ma magnetofonu, ale jako boombox do cyfrowej muzyki, nawet ten DAP jest bardzo fajną sprawą, to jest moje najlepsze, co mam. No i dobra, posłuchajmy sobie jeszcze chwilę, bo ja tutaj słyszę, nawet to echo mi nie przeszkadza, ale na telefonie, na nagraniu już słychać, że to się strasznie rozlewa i nie ma takiej jakości, ale i tak trochę zostawię, bo to jest świetny utworek. Aha, zanim się rozkręci, powiem wam, że na akumulatorach słuchałem 7 godzin na maksa, zdechły, także dosyć krótko jak na akumulatory takie potężne. No ale te moje akumulatory już mają ze 3 lata, już były na kilkunastu imprezach i w latarkach później trochę je używałem w tych starego typu. No chociaż wątpię, żeby one tak się szybko zużyły, ale no to też jest prądożerne, to na prądzie żre 70 W, także baterie pewnie też szybciej zużywa. Ale jak 7 godzin słuchania totalnie na maksa, to i tak jest jeszcze dobrze, bo na żadną imprezę nie pójdę, nie będę zagłuszał 7 godzin non-stop na maksa słuchając, bo tutaj już mi aż uszy bolały, musiałem odpocząć od tego słuchania, bo i na zewnątrz trochę nim czadowałem, póki się ciemno nie zrobiło i zimno nie zrobiło, później w środku, bo tak świetnie tutaj brzmią te moje techniawki i cały czas je sobie słucham, transiki, że no nie mogę przestać, słuchałbym tego do rana, tak to pięknie brzmi. No i dobra, zostawiam was z muzyczką i kończę ten filmik podsumowujący, chyba tak go nazwę, podsumowanie Soundmastera. It's this group's
nation of the governor. The sound is from modern creation of electronic equipment. Its musical roots go back to rock and acid house, but basically it's music to dance to party to entrance. And now it seems to spread all over the world. Starczy tego, a efekty świetlne zafundowała nam latarka Heike Light HK90 na diodach SBT90.